Nazywam się Otto Zygmunt Hulacki. Nie mówię o wiosłowaniu naturalnie na razie. Urodziłem się we Lwowie, w tej samej kamienicy, z której mnie wywieziono na Syberię. Moja rodzina się składała z dwóch synów i dwóch córek. Ojciec był funkcjonariuszem policji. Chodziłem do szkoły na Zniesieniu. Jak miałem 7 lat, zacząłem szkołę powszechną. Nie chcieli, żebym przyszedł zaprzecznie do szkoły, dlatego mi przez ten wiek 13 grudnia zmienili na 2 stycznia. To możecie później poprawić, jak przecie, prawda? I doszedłem do wieku 7 lat i byłem pewnie 7-letni, jak poszedłem do szkoły powszechnej. Czyli byłem najstarszym w klasie już wtedy. Nie wiem dlaczego, no bo wiem, gdzie to było na Zniesieniu. Mieszkaliśmy w kamienicy Baczyńskiego, zaraz za fabryką, tam były kamienicy, nie bloki, tylko były dwie kamienice. Do szkoły powszechnej, jak mówię, 7 lat. W trzeciej klasie szkoły powszechnej już nauczyciele dali mi funkcję zbieracza na Ligę Morską i Koronę. Na Ligę Morską i Koronę. No już zacząłem zbierać pieniądze i wydawać legitymacji dzieciom, czy coś takiego, żeby wciągać ludzi do tego. No i wciągnęli mnie w ten sposób do pracy społecznej. Za 2 czy 3 lata później to samo zrobili ze mną Liga Obrony Przeciwlotniczej, Przeciwgazowej Przeciwlotniczej. Także już miałem dwie funkcje wtedy. Jak doszedłem do 6 klasy, to zrobili mnie wójtem, zdaje się, w tej 6 klasie. Później poszedłem do klasy 7. Chciałem iść do kursu kadetów, zostać szkołą w kursie kadetów, ale ojciec nie miał wystarczające pieniędzy, żeby płacić 400 funtów tam, czy 400 złotych, coś tam, jakieś kwartalnie, czy coś w tym rodzaju. Nie pamiętam dokładnie. Także nie wszedłem do kursu kadetów. Nie wiedzieli, co ze mną zrobić, ale rodzina postanowiła, że a czemu on nie pójdzie sobie do 7 klasy znowu? To mu nie zaszkodzi. Poszedłem do 7 klasy na następny, drugi raz i zrobiłem tam tak zwaną milicję obywatelską, czy policję obywatelską, że starsi uczniowie opiekowali się, bo trzy uczniowie, żeby baciary jednym, drugim nic nie robili. No, wiecie, no, Zniesienie to jest taka dzielnica, powiedzmy, nie literatów, powiedzmy, urzędnicy państwowi, rzemieślnicy, kupcy i tak dalej, firma Baczyńskiego, monopol spirytusowy po drugiej stronie, toru kolejowego, nowe takie zbiorniki i tak dalej. To była moja dzielnica. No, szkoła. No, po 7 klasie, tam działałem w tej 7 klasie, prawda? Nauczyłem się dobrze geografii, muszę powiedzieć. Tam miałem dobrego profesora geografii, profesora Gorczyńskiego. Później, już po wojnie, w czasie wojny został dyrektorem Junackich Szkół Kadeckich w Palestynie, czyli był dobrym specjalistą. Byłem z geografii naprawdę dobrze, właśnie w 7 klasie po raz drugi. To jest moja praca w szkole powszechnej. I gdzieś około roku, gdzieś byłem w szkole, poszedłem do szkoły handlowej, do gimnazjum kupieckiej de facto, na placu Strzeleckim. Wstąpiłem do Związku Strzeleckiego, do Orląt Związku Strzeleckiego. Ktoś mnie wyłuskał, żeby obejmować tą dzielnicę w jakiś sposób. Miałem gościa studenta prawa 4 roku czy 3 roku. Nazywał się Stanisław Sabicz. I szkolił mnie na drużynowego, czyli chówcowego w Związku Strzeleckim, Orląt Związku Strzeleckiego. Musiał być widocznie z tego zadowolony, bo po jakimś roku czy półtora, już był rok 1937-1938, zrobił mnie chówcowym tego, czyli drużynowym tego oddziału na Zniesieniu. No, działałem, byłem zadowolony, wstąpiłem, będąc w gimnazjum, wstąpiłem do akademickiego oddziału Związku Strzeleckiego, gdzie miałem prowadzić sekcję gimnazjalną i licealną. I tam był Lerski za mną, nie wiem, czy pamiętacie Lerskiego, największego szpiega polskiego, prawda? Był wiceprezesem tego oddziału, czyli miałem dobre kontakty, to był na Kurkowie. Poznałem tam także dosyć dużo ludzi. Postanowili wysłać mnie, byłem na kursach
na kursach, na obozach. Pierwszym pojechałem na obóz do Pasiecznej z drużyną z naszej dzielnicy, znaczy naszego koła. Później, rok później, byłem w Derlatynie, ale ja już w Derlatynie byłem po kursie. W 1938 roku zostałem wysłany z drużyną doświadczalną do Spały na kurs instruktorów ORL Związku Strzeleckiego. Żeby być kursantem, trzeba mieć przynajmniej maturę. Ja tej matury jeszcze nie miałem wtedy, bo zresztą młody chłopaka. 22 rok de facto, styczeń. Ale wyjechałem jakoś drużynowe, ale wzięli mnie na kurs jako kursant, jako instruktor. Tym wszystkim oficerom rezerwy i nauczycielom szkół i tak dalej to się nie bardzo podobało, no ale zaakceptowali mnie w końcu po jakichś paru tygodniach. Byli bardzo przyjacielscy. No skończyłem ten kurs i de facto objąłem instruktorstwo powiatu Lwów miasto. To było trochę przedwcześnie może, ale zostałem tym instruktorem powiatowym. Zorganizowałem tak zwaną koncentrację. Znaczy co zorganizowałem? Prowadziłem tę koncentrację, bo naturalnie organizacja to zorganizowała koncentrację Orląt w tak zwanych tych domkach kolejowych na Grudeckiej ulicy. Tam były jakieś domy sportowe czy coś, gdzie można było strzelnice robić, jakieś zabawy, sport i tak dalej, i tak dalej. To była moja pierwsza funkcja. Druga funkcja dopiero była przed samą wojną. Była ostatnia defilada w Lwowie, na którą przygotowaliśmy. Aha, no, naturalnie robiłem inspekcję coś trzech czy czterech oddziałów tego związku ORL Związku Strzeleckiego. Na Kleporowie, na Zamarstynowie, na Łyczakowie i na Zniesieniu, naturalnie mój własny oddział. To było dobre. Chłopcy coraz lepiej. Rząd dawał mundurki. Chłopcy wszyscy wyglądali dobrze, bardzo się dyscyplina była dosyć taka, powiedzmy, społeczna w pewnym sensie. Nie było żadnych bujek, a to ja, to tamto i tak dalej. Zadziałały. Na defiladzie prowadziłem ten batalion ORL Związku Strzeleckiego za korpusem kadetów numer 1 z Lwowa. A przed moją szkołą, przed moim gimnazjum, jak powinien był być z karabinem i iść w tej kompanii mojej jako PW i WF, prawda, gdzie porucznik Świerczyński prowadził tą kompanię, a Holacki, o tym jego uczeń, prowadził batalion ORL Związku Strzeleckiego. To trochę tak nie było dobrze, musiałem poprosić później komendanta PW i WF z Lwowa, żeby się usprawiedliwił mnie w szkole, że nie byłem obecny. Ale Przewczyński w końcu powiedział, że był bardzo dumny, że Hulaski prowadził przed jego szkołą. No trochę śmieszny jest w pewnym sensie. W każdym razie to się uda. No, co jeszcze? Należałem do Związku Strzeleckiego Akademickiego, prawda? Tą drużynę próbowałem zrobić tą sekcję gimnazjalną. Nie bardzo to się udało, bo wojna wybuchła dosyć szybko. Co jeszcze mogę powiedzieć z mojego okresu wojennego? Chyba niedużo. Przedwojennego. Może tą wielokulturowość Lwowa, którą tak się pamięta? Tak, to jest problem pewien. Ja nie mówię, że chodziłem celowo z rewolwerem w kieszeni, ze straszakiem, prawda? I któregoś dnia na korytarzu mojej szkoły, a już będąc wtedy wójtem tej szkoły, takim uczniowskim, wystrzeliłem sobie prawie dobrze, żeby ja nie wystawiał ślepaki w kieszeni spodni. Musiałem pójść do pogotowia, które było w szkole. Trochę śmieszne, ale takie, prawda, to nie było celowe noszenie, to było dla zabawy. Człowiek się trochę, tak powiedzmy, podnosił się, no to lubią, to imponowało. To był straszak, zwykły cieszy strzałowy, prawda, ale na ślepaki. No co jeszcze nie mogę. Ale dlaczego ten pistolet? Moja wymówka do dyrektora szkoły było to, że mamy pewne zatargi z Ukraińcami. Na naszej dzielnicy nie było de facto, nikt mnie nigdy nic nie zrobił, ani nie ruszył. Ja byłem naprawdę znany tam, ale wiem, że były pobicia niektórych działaczy pod Lwowem. Ukraińcy, prawda? Bo wiem, że
tam zamordowali Witłami gdzieś tam na Kołmyi, czy gdzieś indziej Witłami zamordowali jednego czy dwóch, czy nawet więcej, bo to tego się nie ogłaszało specjalnie. Ja już tam, to co robiła później polska konnica, co tam było, nic, pobili tam paru Ukraińców, nikogo nie zamordowali nawet. No, bo pacyfikacja, raczej taka pacyfikacja, którą się dzisiaj w Anglicy robili, pacyfikacji z ogniem, prawda, i strzelali jak trzeba, bo myśmy tego, Polska przed wojną tego nie robiła. Przeszli tam ułani, pobili twarze osoby i tak dalej, i tak dalej. No, nikogo nie zamykali, bo nie chcieli zadalniania stosunków, prawda. Zawsze próbowali to. Miałem dobrą prasę do dyspozycji w Związku Strzeleckim. Dostawaliśmy Polskę zbrojną, którą nie czytał, tylko ja czytałem. Przypuszczalnie, bo Baczewski czytał to Żydy. Dostawaliśmy ilustrowany kurier codzienny i gazetę polską, zdaje się, przedwojenną. Nie mówiąc o naszej prasie lwowskiej. Także dostawałeś to pismo. Ja to pismo czytałem, tak samo jak dostawałem Morze. W tym. I to wszystko mi pomagało koncentrować się na współpracę. No, czytałem co mogłem i wszystkie rzeczy, na przykład, ja była rewizja, no to już powiedzimy w okres wojenny, prawda, jak u nas rewizja była w domu, ale w gazety Gordon Bennett, olimpiada w Warszawie, w tym Moskwie, w Berlinie, przepraszam bardzo, olimpiada berlińska. Błyskawica, bronię Błyskawica. To wszystko ja zbierałem, te papiery. Ja trzymałem to pogrzeb Piłsudskiego. Inny jeszcze, Skarżyński przez Atlantyk. To wszystko było dla mnie coś, co ja zawsze trzymałem, wycinałem z gazet, bo miałem gazety bezpłatnie. Nie stać nas było, żeby kupować polskie zbrojne, czy ilustrowane kury codziennie, czy gazetę polską, czy jakoś to, już nie pamiętam, ta gazeta. Zdaje się, Gazeta Polska przed wojną. To kosztowało grosze, dosyć dużo pieniędzy, no, zbiera się to, prawda? Więc wycinałem te rzeczy i później bolszewicy oglądali to wszystko, jak przyszło ojca aresztować. No i pogrzeb Piłsudskiego i u niego. No ale to już jest następny temat, prawda? Była organizacja taka proukraińska, polska, na emigracji, dla której ja drukowałem biuletyny, prawda? Nawet, bo byłem drukarzem na emigracji, prawda? Dogadać się z Ukraińcami. Ukraińcy mieli masło Sojusz, Centro Sojusz, prowadzili to idealnie. I ludzie, Ukraińcy musieli kupować, zresztą tak czy inaczej, jak teraz na emigracji, Ukraińcy muszą dawać składki. Nie to nie może u Polsku, ale jak chcesz się zapisać, nie. Ty się musisz zapisać do ukraińskiej organizacji. Ty musisz dawać na to pieniądze teraz. Ukraińcy to robią dalej. Nie ma żadnego biznesu ukraińskiego, który by nie musiał płacić. Oni to subsydiują, nie kto inny. Tam ich subsydiowali także Niemcy naturalnie. To także mogą pomagać w Sojuszu, prawda? Dlatego ja jestem spółdzielcą także z przekonania. Ja jestem taki lewicowy Piłsudczyk, że się tak powiem. Ja jestem z przekonania Piłsudczykiem. To mi ideologia, prawda? Ja wiem, że z nimi się nie będzie można nigdy dogadać, mi się wydaje. Oni już chcą nam podejść do Przemyśla przynajmniej. Także. A jakby pan opowiedział, jaka była mniej więcej pana zdaniem relacja między zwolennikami Piłsudskiego, a zwolennikami Romana Dmowskiego przed wojną lub w tych relacjach późniejszych? Endecy próbowali narzucać to społeczności. Ja to miałem z własnego doświadczenia, miałem kolegów. Ja należałem także do ZMP, Związek Młodzieży Polskiej Ozonowej, tak zwany przed samą wojną, obozu tego Zjednoczenia Narodowego, OZN-u. I zapomniałem o tym. Tam działałem trochę w tym. I wiem, że robiliśmy zabawy we Lwowie. I wiem, że endecy przychodzili, żeby zrobić awantury. I kolega mój, który jest z Wrocławia, był z Wrocławia, już niestety chłopak umarł, Endek, i mówił, że nawet chcieli raz bombę nam wyrzucić. Ja go znałem bardzo dobrze, bo z mego pułku był, Prot Włodzimierz, mieszkał na Krakowskiej ulicy w Wrocławiu, zmarł w Wrocławiu zresztą. Po wojnie przyjechał do naszego pułku pełen cyngi i tak dalej, z Kołymy. Dostało naprawdę strasznie, był.
I on przyznał się, że mieli bombę wrzucić w naszej zabawie ruchu tego Związku Młodzieży Polskiej, ZMP, Związek Młodej Polski tak zwanym. Przyznał się teraz do mnie po wojnie z tego, że to zrobił. I on mówi, nas endecy wykorzystywali, krzyczeli bij Żyda. I to było ich całe hasło i to łapało niektórych gówniarzy, prawda, młodzież, żeby coś robiła. On to widział teraz jako już starszy gość. Mam jego nawet listy w domu do dzisiaj, który pisał na kościół, narzekał, na wszystko narzekał w czasie komuny. I przyznał się do tego. A wiadomo, że śmierć podobno się wycofał, dostał zgrzeszenie od księdza. Mama, żona go zmusiła wtedy, że w końcu nie pozwalała mu umierać. Bardzo poszanowany chłop był, ale przyznał się, bo w moim pułku był w mojej kompanii Włodzimierz Brod. On miał coś drukował w tym we Wrocławiu. Pojechał z wojska, wrócił do Polski. I trzymał, no, prawda, nie trzymał z księżmi, ale także nie stawiał się w opozycji, bo przeciw, był narodowy. Był Polakiem zresztą, co tu dużo mówić. Był porządny chłop, ale narzekał właśnie na to, że endecja go zmuszała do tego, żeby działać w ten sposób, jak oni działali, to wiem. Ale to było bardzo przed początkiem wojny, jakieś rok, dwa lata przed wojną, jak oni zaczęli działać. No i Związek Młodej Polski coś tam robił, próbował mopować. Jak byłem na kursie tych instruktorów Orlu Związku, podawali nam przykłady Balila, Hitlerjugend, pionierzy rosyjscy. Czerwony pionier, czego się nazywają. I to nam dawali jako wzór działalności wśród młodzieży, jak przyciągnąć młodzież i tak dalej. Kazimierz Wierzyński był na ostatnim dniu naszego kursu, także do nas miał półtora godzinną prawie, że prelekcję z nami. Powrócił nas. Nie idź naprzód wysyłaniem cioci do, żeby się na no, kanapie położyła u dyrektora tamtego szkoły czy coś. No czy się nie do Hulaskiego, bo Hulaski jeszcze nie było. No ja to dzisiaj pamiętam, Kazimierz Wierzyński. Bidaka. Bardzo fajny gość był. No. A ja jeszcze, zanim już... No. Ważne dla mnie jest po prostu takie pytanie o Bronisławie Piłsudskim, bo przecież pan zna Syberię. Tak. Ci powracający, ta fale powracających zesłańców, którzy byli albo synami, albo uczestnikami Powstania Styczniowego, albo synami ojców Powstania Styczniowego, tak, którzy brali udział w Powstaniu Styczniowym. No i Bronisław Piłsudski, to jest taką ważną dla mnie, ja robię film teraz o Piłsudskim, ale chciałbym, żeby się w pana opowieści pokazała ta Syberia. No jest Syberia, jest Piłsudski, który dużo robił na Syberię, bo prawda, do dzisiaj go pamiętają tam, prawda, na tym jeziorem, czy jak się nazywa, tym największym, najgłębszym jeziorem świata de facto, tak? Nad Bajkalem. Bajkalem, tak. To Piłsudskiego czczą tam. Józefa. Tak. A pan mówi o Bronisławie. O Bronisławie. Bronisław, on dużo nie działał. On nie działał dużo. On był prezesem jakiejś organizacji, nie wiem której. To był nie płomień, to była iskra. Coś takiego, to nie wypaliło specjalnie. To nie łapało młodzieży. Ja nie wiem dlaczego. To nie łapało, bo wiem, że syn Piłsudskiego, Bronisława, prowadził NID w Londynie. Zorganizowali niepodległość i demokracja. Oni mnie chcieli, ciągnęli do tego, ja odmówiłem.